Ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bardzo związanej z tym, o której powiedziała Agata. I to jest, dotyczy nie tylko codzienności, ale też służby. Chciałbym jakby odczarować pewne takie mity, które są. Bo czasami ludzie rozmawiając z nami mówią, wiesz, ja wycofuję się z ewangelizacji, bo jakoś tak dziwnie się czuję. Przychodzi na mnie jakaś taka opresja, jakoś mi się nie chce. Nie wiem skąd, bierze się takie oczekiwanie też, że człowiek przez 24 godziny ma wykręcone do góry emocje. Coś wam powiem, jak z Julitą zaczynaliśmy ewangelizację w Warszawie pod uniwerkiem, to bywało tak, że od rana byliśmy tak rozdrażnieni, że jedno słowo, w zasadzie każdy z nas chciał się czymś sprowokować. Zobaczcie, sami podjęliśmy decyzję, że chcemy ewangelizować. Wybraliśmy to miejsce, które było specyficznym miejscem. To nie... Była tam pewna specyfika i była tam pewna koniunkcja duchowa. I tak naprawdę każde z nas odczuwało jadąc tam myśli, że może jednak nie. Pojawiały mi się myśli, a może by padało dzisiaj. Tylko, że za każdym razem, wiecie, dojeżdżaliśmy tam. Stawaliśmy tam, bo wiedzieliśmy, co chcieli. Kiedy już stawaliśmy na tej ziemi, to zajmowaliśmy tą ziemię. Uwalniało się namaszczenie i było inaczej, ale jakby zrozumieliśmy, że coś takiego się odbywa. Że to jest, że przychodzą demony, które chcą człowieka zatrzymać. A wiele osób mi mówi, wiesz, ja nie pojechałem, bo się gorzej czułem. Gorzej się czułem? Raz miałem taką sytuację, powiem wam jako świadectwo. Była ewangelizacja pod Rotundą. Zaczynaliśmy, byliśmy z wami. Już parę razy głosiłem Ewangelię. Nie wiem, co mi się stało w głowie. Wpuściłem lęk. Podjechałem, zaparkowaliśmy gdzie? Pod Pałacem Kultury. I nie wyszedłem. Uroiłem sobie, że zobaczą mnie, tam będę skreślony, to był taki trudny moment zawodowy. Wpuściłem myśl, która wydawała owoc. Bardzo mi tam było źle. Siedziałem i sobie płakałem, ale nie wyszedłem. Wróciłem do domu, wziąłem ten temat na tapetę i powiedziałem, nigdy więcej nie spowoduję, żeby demony mnie zatrzymały, bo to ja tak chcę żyć, bo to ja tak zdecydowałem, bo to jest celem mojego życia. Amen.